Ale przed nami jeszcze jedno ważne wydarzenie, a mianowicie występ, na który wszyscy czekaliśmy. Występ Gwiazdy Wieczoru. Jest to rockowy zespół chrześcijański, który powstał we Wrocławiu z inicjatywy ojca Marcina Kowalewskiego. Nazwa zespołu ściśle wiąże się z charyzmatem Zgromadzenia Misjonarzy Chleretynów, gdyż fraguła to po hiszpańsku kuźnia, a do kuźni właśnie święty Antoni Maria Claret porównał życie duchowe człowieka. W obecnym składzie fraguła gra od 2011 roku. Wystąpił u nas w składzie ojciec Marcin Kowalewski ze Zgromadzenia Klaretynów Kowal. Wokal i gitara. Wielkie brawa. Sebastian Ruciński, gitara solowa. Kosma Kalamasz, gitara basowa. Oraz Przemek Smaczny, gra na perkusji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie mam pojęcia, kto i po co te ławki tutaj postawił pod sceną, bo jak ktoś ma zamiar siedzieć, to pomylił koncerty. Nie, tak mi się wydaje. Więc zapraszam nie do słuchania. Słuchać można w filharmonii, natomiast to jest wspólna nasza modlitwa. Wspólna. Tak jak msza święta to nie jest teatr księdza, tylko wspólna modlitwa. Koncert, przynajmniej koncert zespołu Fragła, to jest wspólna modlitwa. Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących i modlimy się razem. Modlimy się śpiewem, modlimy się też ruchem. Można skakać, można klaskać, więc proszę nie siedzieć, bo tylko starzy ludzie modlą się na siedząco. Dlaczego nie wiesz sam? Uciekając wciąż przed prawdą, goniąc szczęście cały czas. Ukochałem cię od wieku, zanim poznał mnie ten świat. Choć złamałeś moje serce, na zawsze kocham cię. I to nie zmieni się. Nieważny jest twój strach, nieważny jest twój lęk. Przez niego tylko wciąż oddalasz się. I choć pustkę w sobie masz, możesz wrócić tu. Mam to, co chcesz i czego pragniesz. Do mnie wróć, do mnie wróć. Miłość, co nie kończy się. Uwierz w to, czego nie widać. Chwyć za rękę mnie, a ja poprowadzę cię. Nieważny jest twój strach, nieważny jest twój lęk. Przez niego tylko wciąż oddalasz się. I choć pustkę w sobie masz, możesz wrócić tu. Mam to, co chcesz i czego pragniesz. Do mnie wróć, do mnie wróć, do mnie wróć, do mnie wróć. Nieważny jest twój lęk, przez niego tylko wciąż oddalasz się. I choć pustkę w sobie masz, możesz wrócić tu.
mam to, co chcesz i czego pragniesz. Do mnie wróć, 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 do mnie wróć. Do mnie wróć, do mnie wróć, do mnie wróć, do mnie wróć. Rozprasza każdy mrok, blaskiem swym ogarniasz nas. Zawsze jesteś ze mną i strzeżesz kroków mych. Dzięki twej opiece mogę żyć. Jesteś większy niż wszechświata krąg, potężniejszy od największych gwiazd. Jasność twa rozprasza każdy mrok, blaskiem swym ogarniasz nas. Tyś jest mocą. Ciebie wielbić chcę. Niech twój święty duch dziś ogarnia mnie. Twój święty duch
dziś ogarnia mnie. Witamy serdecznie jeszcze raz. Następna piosenka, dwie poprzednie i każda inna, którą tu zaśpiewamy, to są modlitwy, które kierujemy wiadomo do kogo i wiadomo po co. I kierować je mogą i ci, którym jest dobrze, fajnie i super, i ci, którzy ledwo żyją, ci, którzy wierzą i nie mają wątpliwości, i ci, którzy nie wiedzą, w co wierzyć i w kogo wierzyć. Jednym z najlepszych tekstów, który ma aż 150 odmian do modlitwy, jest tekst psalmu, czy psalmów, księgi psalmów. I ta piosenka zawiera w sobie, nie tylko ta, ale ta jakoś tak najmocniej chyba, teksty z psalmów. Psalmów, które są modlitwami uwielbienia. Uwielbienia, które płynie odkąd w zasadzie Żydzi wierzą w Boga, psalmy odmawiał Jezus Chrystus i te psalmy oczywiście razem z całym testamentem przejęło chrześcijaństwo, więc jest to niesamowita modlitwa i kiedy odmawiamy psalmy, mamy świadomość, że nie tylko nasi święci, ale i prorocy Starego Testamentu i Matka Najświętsza i sam Chrystus psalmami się modlili, więc niech ten psalm może w trochę innej aranżacji niż go śpiewał Pan Jezus, jak chodził po ziemi, ale spróbujmy go razem wyśpiewać. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową. Łaskawości, wierność ujrzały wszystkie krańce ziemi, Jego zbawienie. Wykrzykuj Panu cała ziemio, ratujcie się niebiosa, wysławiajcie Go wszystkie wyspy, wszystkie lody, uwielbiajcie Go. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał, przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię. O, 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 o. Niech zabrzmi morze i co je napełnia, i okrąg świata i jego mieszkańcy, rzeki niech klaszczą w dłonie i góry razem z radości śpiewają przed obliczem Pana, Króla Ziemi, przed obliczem Pana, Króla Nieba. Niech Go wielbią wszystkie stworzenia i aniołowie niech hołd oddają Mu. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał, przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię. O, 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 o. Thank you.
Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał. Przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię. Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał. Przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte. Zaśpiewajcie z nami! Zaśpiewajcie Panu pieśń nową, bo sam wielkich cudów dokonał. Przyniosła mu pewne zwycięstwo Jego prawica i święte ramię. Następna piosenka, której tekst jest z Pisma Świętego, tym razem już nie z psalmu, a z Nowego Testamentu. Są to słowa samego Pana Jezusa. Słowa, które dają nadzieję wszystkim, którzy się czują samotni, słuchajcie. Wszystkim, którzy w tym dzisiejszym świecie czują, że nie mają żadnej wartości. Wiecie, jak się patrzy na młodych ludzi dzisiaj, których produkuje ten świat, którzy dorastają często w domach pełnych kłótni, awantur, braku miłości, to widać niesamowite kompleksy. Widać kompleksy, które wynikają z tego, że nie czujemy się kochani. Największy głód, jaki dzisiaj jest na świecie, a przynajmniej u nas, na pewno w Polsce, myślę, że największy głód to głód miłości. Ludzie głodują, niektórzy z powodu braku chleba, z powodu braku środków do życia, ale myślę, że dużo większe rzesze ludzi głodują z powodu braku miłości. I tak jak trzeba pomagać tym, którzy nie mają chleba i trzeba robić wszystko, żeby ten chleb im zapewnić, tak samo trzeba mówić tym, którzy nie mają miłości, skąd tą miłość można wziąć. Jeśli zawiedzie ojciec, jeśli zawiedzie matka, jeśli zawiedzie rodzina, zawsze jest ta największa miłość. Chrystus, który nas niesamowicie kocha i który mówi o tym, że jesteśmy Jego owcami, że nas kocha jako pasterz. Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam. Słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki i nikt nie wybie ich z ręki mej. Słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Moje owce słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie.
życie wieczne daje im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mej. Słuchają głosu mego, a ja je znam. Idą one za mną, a ja życie wieczne daję im. Nie zginą one na wieki, nie zginą one na wieki. O nie, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki me. Słuchajcie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, dlatego że wymyśliłem kiedyś taką piosenkę, słyszycie ją, nie wiem czy ją znacie czy nie. Jako kleryk w seminarium spotkałem księdza Kubę Bartczaka, byliśmy razem na roku i Kuba stwierdził, że spróbuje którąś z naszych piosenek przerobić na hip-hop. Wziął tą piosenkę, pomiksowali z kolegami, z pomocą naszych gitar, naszego śpiewanego refrenu i mamy piosenkę, która stała się piosenką roku, chrześcijańską piosenką roku, za co Bogu serdecznie dziękujemy. Nie ma z nami księdza Kuby, nie ma hip-hopowego bitu, więc w rockowym stylu oryginał tej piosenki dzisiaj dla was i dla ciebie, Boże. We'll be right back.
mnie. Tylko On daje mi sens. Tylko On, wolności Król, pokonał śmierć, strach i ból. Tylko On uwalnia mnie. Tylko On daje sens. Tylko On, wolności Król, pokonał śmierć, strach i ból. Ta piosenka razem z księdzem Kubą jest też teledyskiem. A następny nasz teledysk już samotnie, bez Kuby, to teledysk do piosenki Pomyśl, którą chciałem zadedykować wszystkim buntownikom, słuchajcie. Ja wiem, że tacy grzeczni ludzie, którzy przyjeżdżają na takie spotkania jak to się nie buntują, tak? Są grzeczni, słuchają się rodziców, chodzą do szkoły, nie ściągają na sprawdzianach, nie przeklinają, nie palą papierosów, nie tną się, nie słuchają satanistycznej muzyki. No, po prostu święci ludzie. Ale gdyby zjawił się, czy zdarzył tu wśród was ktoś, kto jednak trochę inaczej idzie przez życie, to zazwyczaj taki bunt przeciwko różnym wartościom opiera się na tym, że człowiek zauważa, że wszyscy go oszukują dookoła. Mówi, rodzice nie są doskonali, nauczyciele to w ogóle do wymiany, księża, wiadomo, afera za aferą. Same dramaty, nie ma komu zaufać. Komu ja mam zaufać? Komu? I komu ufamy? Kolegom z podwórka, którzy mówią, słuchaj, ten towar jest najlepszy. Ufamy tym, którzy mówią, słuchaj, ja to wypiję 20 piw i jeszcze chodzę. Ufamy tym, którzy mówią, ja to wiesz, co tydzień z inną dziewczyną sprawdzam wszystkie po kolei, robię ranking, która lepsza w łóżku. Różni ludzie nam imponują, ale kiedy przychodzi kryzys, kiedy przychodzi prawdziwy problem w życiu, to okazuje się, że ci kumple od kolejnej działki, że ci kumple od opowiadań, jacy to nie są super, nagle gdzieś znikają i człowiek zostaje sam. I co wtedy? No właśnie. Jest jeden człowiek, któremu na pewno można zaufać. Nie poproszę was o to, żebyście mi zaufali, bo ja nie wiem, co ze mną będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć. Nie powiem wam, żebyście zaufali papieżowi Franciszkowi, chociaż jest niesamowitym człowiekiem i ja mu bardzo ufam, ale też jest człowiekiem. Każdemu z nas może coś się stać w życiu takiego, że gdzieś tam się oddalimy. Natomiast jeden człowiek, dlatego że był Bogiem, jest Bogiem i przyszedł na ziemię, nie zawiódł nas nigdy. I jeszcze więcej, nie chciał od nikogo z nas ani grosza. Zobaczcie, dzisiaj wszyscy, którzy się wokół nas kręcą, czegoś od nas chcą. Chcą nam sprzedać coś, chcą nam to zareklamować tak, żebyśmy to kupili. On nie chciał od nas nic, wręcz przeciwnie, dał nam całego siebie. Dał nam całego siebie i pokazał, jak bardzo nas kocha przez to, że za nas umarł. Czy twój kolega, który ci mówi, stary, super, mam dla ciebie kolejną działkę, umrze za ciebie, kiedy będzie z tobą problem? Stanie przed tobą, żeby cię obronić?
Czy twoja najwspanialsza paczka znajomych, z którą robisz różne rzeczy, będzie cię bronić wtedy, kiedy naprawdę będzie z tobą źle? Nie wiadomo. A on obronił nas przed największym naszym wrogiem, przed szatanem, oddając swoje życie. Więc jeśli masz bunt, nie wiesz komu zaufać w życiu, posłuchaj tej piosenki. Niech ona cię prowadzi do tego, który nie mówi, żebyś się nie buntował. Jak najbardziej zachęca do buntu. Sam się buntował przeciwko złu. W uszach mu zagra, nikt nie rozumie mnie. Czy ktoś czuje to, co ja? Muszę wyrwać się gdzieś, gdzie lepszy świat, znaleźć życia sens i nie tracić lat. Kłamstwo szerzy się, brata gno i brat. Jak uwierzyć mam, że ktoś szczerze o mnie dba? Kto przekona mnie, chyba musiałby za mnie przelać krew, życie swoje dać. Nie wiem, jak mam żyć, kogo słuchać, kogo nie, komu ufać, że nie oszuka mnie. Taki dowód dał, oddał życie swe, byś ty życie miał. Jeśli tylko chcesz, możesz poznać go, jego mocą żyć i pokonać zło. Nikt nie zmusza cię, zrobisz to, co chcesz. Jednak szansę masz wybrać lepszy świat. Nie poradzisz sam, pomoc przyda się. Może przyszedł czas zmienić życie swe. Słuchajcie, dobrze się bawicie? Przynajmniej ci z przodu, z tyłu niektórzy siedzą, twardo siedzą, nie chcą wstać. Więc specjalnie dla tych, którzy siedzą... Co się tak bawi, gie co? Czyli? Okej. Okay. Wolności dni, młodości. Dobrze, czyli jesteście młodzi. Słuchajcie, jak człowiek jest młody, to szuka drogi życia, co? Sprzęgają mi straszliwie odsłuchy. Wiecie co? Już tylko stroję gitarę troszkę, wiecie jak to. W ferworze walki się czasem rozstraja. Taka kapryśna jest trochę, to w końcu kobieta, nie? Więc lubi trochę kaprysić, trzeba jej to wybaczyć.
Słuchajcie, więc akurat wracam z rekolekcji, tak zwanych rekolekcji powołaniowych. Przyjechało na nie, akurat to była młodzież męska, przyjechało trochę chłopaków, którzy myśleli o tym, co robić w życiu. Czytali Pismo Święte, było dużo ciszy. To byli faceci tacy między 17 a 25 rokiem życia, którzy myśleli o tym, do czego są w życiu powołani. Na pierwszy rzut oka powołanie to sutanna, tak? Habit, patrzymy na księży, na siostry, mówimy, wow, to są powołani ludzie. A my reszta, nie, my to pójdziemy w małżeństwa, albo co dzisiaj jest modle, zostaniemy singlami może. Słuchajcie, nie ma powołania do bycia singlem. Nie ma powołania do samotności. Pan Bóg powołuje zawsze do rodziny. Pan Bóg powołuje zawsze do wspólnoty. Są jakieś wyjątki, ale o wyjątkach, jak mówi ksiądz Dziewiecki, się nie mówi, bo nie da się jakiegoś ogółu przyjąć do wyjątków. Dlatego ta piosenka dla wszystkich tych, którzy szukają drogi. Czy to ma być droga małżeńska, czy masz być żoną kiedyś, dziewczyno, czy masz być mężem, chłopaku, czy masz być księdzem albo siostrą zakonną. Potrzebny ci jest Chrystus, żeby tą drogę znaleźć. Bo można być mężem, żoną i być nieszczęśliwym całe życie. Można być księdzem, siostrą zakonną i być do końca życia rozżalonym, że źle się wybrało. Albo że coś się nie układa tak, jak trzeba. Więc nie da się inaczej znaleźć powołania, niż przychodząc do Chrystusa. Czasem dziewczyny się boją, mówią, ja się nie będę pytać Pana Boga, bo boję się, że mi każe iść do zakonu. Spokojnie. Pan Bóg nikomu niczego nie każe. Pan Bóg nigdy nie robi nic na siłę. Ja 12 lat się uczyłem w szkole muzycznej i po tych 12 latach Pan Bóg mi powiedział, żebym został księdzem, żebym został zakonnikiem, klarytynem. Mimo, że było ciężko zostawić muzykę, przynajmniej na chwilę, to we mnie było taką niesamowitą miłością, jakbym się zakochał w dziewczynie. Nie było tam żadnego przymusu. Zrobiłem to w całkowitej wolności i każde powołanie takie jest. Jest wolnością, ale tą wolność można znaleźć tylko w Chrystusie, bo On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Jakbyś chciał, by było znów cały świat sprzeniewierzył tobie się, powtarzasz wciąż w samotności, gubiąc to, że nie wiesz jak na imię ma twój sens. I choć mówili ci wiele razy, że światło jest, zawsze świeci tam, gdzie ciemność trwa. Czarniejsza ponad otchłań morza, w tym świetle sens, szukaj go. Idziesz sam w okrętych ścieżkach swego życia, gubisz krok, potykasz znowu się, zgubiłeś ślad i już nie wiesz, gdzie ten trakt prowadzi. Zatrzymaj się i zrozum wreszcie, że ten, który stworzył cię, zawsze widzi cię. On sensem twym, jedyną drogą, prawdą, życiem, w tym świetle sens, szukaj go. Jezus, jedyną drogą dla stóp twoich, Jezus, najwyższa prawda twa, Jezus, jedynym światłem oczu twoich, szukaj go, bo tylko on.
swego życia. Panem wszystkich myśli, każdego tchnienia, uderzeń serca, porywów woli, każdej chęci, słowa, gestu, oddaj mu je. Stóp twoich, Jezus, najwyższa prawda twa, Jezus, jedynym światłem oczu twoich, szukaj go, szukaj go, szukaj go. Szukaj go, bo tylko on panem drogi twego życia. On panem wszystkich myśli, każdego tchnienia, uderzeń serca, porywów woli, każdej chęci, słowa, gestu, oddaj mu je. Najwyższa prawda, najwyższa. Jezus, jedynym światłem, jedynym światłem. Szukaj go, szukaj go, szukaj go, szukaj go. Szukaj go. Piosenki, słuchajcie, nie ma na naszej płycie. Płytę można nabyć tam, po koncercie. Bo to nie nasza piosenka, piosenka amerykańskiego zespołu Third Day. Piosenka, która mówi... o tym, że Chrystusa nie tylko mamy znaleźć, żeby uczynić Go naszą drogą, żeby iść po tej drodze, ale jeszcze więcej. Oprócz tego, że będzie naszym drogowskazem, wskazówką, że będzie tą ścieżką, która nas będzie prowadziła, tak że nie zboczymy gdzieś w błoto, w bagno, w jakieś osty. Mówi więcej. Chce być naszym królem. Słuchajcie, żyjemy w demokracji tak zwanej. Mówi się nam, że my mamy wpływ na to, kto nami rządzi i tak dalej. Chrystus mówi co innego. Ja chcę, żebyście żyli w moim królestwie. Czy to będzie ziemska monarchia, czy to będzie ziemska demokracja, czy to będzie republika, czy cokolwiek innego. Ponad tym, co się dzieje na ziemi, chcę, żebyście duchowo żyli w moim królestwie. Co Jezus daje ludziom, którzy żyją w Jego królestwie, słuchajcie? Daje im obietnicę tego, że przeniesie ich do królestwa na wieki. Jeśli masz czasami tak, że zamykasz oczy i marzysz o najpiękniejszych chwilach swojego życia, ja kiedy tak zamykam oczy i marzę, to przemieniają mi się rekolekcje, które przeżyłem jako 17-latek, na których się nawróciłem,
które zmieniły totalnie moje życie. I chciałbym, żeby zawsze, zawsze w moim życiu było tak jak tam na tych rekolekcjach. To się już nigdy aż tak nie powtórzyło. Takich przeżyć już nie doznałem. Może dlatego, że Pan Bóg mnie coraz bardziej doświadczał i dojrzewałem w Nim, więc te dziecięce przeżycia już gdzieś minęły, a je do dzisiaj pamiętam. I wyobrażam sobie, że tak będzie wyglądało niebo. I bardzo chciałbym do niego trafić. To, że mam sutannę, to wcale nie jest bilet do nieba, słuchajcie. Nawet odwrotnie. Komu więcej dano, od tego Pan Bóg będzie więcej wymagał, więc... Więc może być tak, że, tak jak mówił Pan Jezus, celnicy i grzesznicy przed nami wchodzą do Królestwa Niebieskiego. I sposobem na to, żeby się w nim znaleźć, jest wybranie Jezusa na króla. Kto jest Twoim królem? Pomyśl. Komu poświęcasz najwięcej czasu w życiu? Nauka? Facebook? Komórka? Jakieś gry? Zakochanie? Własne ciało? Dieta? Choroby może jakieś, które wpadasz niechcący albo chcący? Myśli samobójcze? Czemu poświęcasz najwięcej czasu w życiu? Kto jest Twoim Bogiem? Jeśli chcesz, aby był Nim Jezus Chrystus, może pierwszy raz, a może kolejny raz, tu na tym koncercie, możesz Mu o tym powiedzieć. W czasie tej piosenki będzie czas, żeby się nad tym zastanowić. Czy może warto byłoby zaprosić Jezusa do swojego życia jako króla, jako tego, kto będzie na tronie w moim sercu, na pierwszym miejscu, z kim będę wszystko konsultował, którego będę o wszystko pytał, ale też od którego będę czerpał niesamowitego powera do życia. Kto jest tym królem chwały, co ciągle kocha mnie, mówi w moim sercu, wciąż do mnie mówić chce. Na sumienie ciągle krzyczy, przebaczenia trzeba ci. Kto jest tym królem chwały, co przebacza ciągle mi? Kim jest ten król aniołów, w pokoju księciem zwan? On objawia sprawy nieba, tajemnic wszystkich skarb. Moja dusza zawsze tęskni, w Jego łasce pragnie trwać. Kto jest tym królem chwały, co człowiekiem chciał się stać? To mój Jezus, mój Jezus, wszechmogący, król w mym sercu. To król chwały. Kto jest tym królem chwały, co w majestacie rządzi nam, w potędze pełen mocy, król królów pośród chwał. Świat jest w jego rękach, wszystko stworzył w mocy swej. To On jest królem chwały, On wszystkim dla mnie jest. Bo to Jezus, mój Jezus, wszechmogący, król w mym sercu. To król chwały, bo to Jezus, mój Jezus.
świat jest w Jego ręku. Wszystko stworzył w mocy swej. To On jest Królem chwały. On wszystkim dla mnie jest. Bo to mój Jezu. Mój Jezu. Wszechmogący Król w mym sercu. To Król chwały, bo to mój Jezus, mój Jezus, wszechmogący Król w mym sercu, to Król chwały. Jezu Chryste, przyszliśmy tutaj nie tylko po to, żeby się bawić, ale chcemy, żeby każde nasze słowo, żeby każdy ruch ciała, każde klaśnięcie, każdy podskok, każdy oddech, każde mrugnięcie naszych oczu był uwielbieniem Ciebie. I chcemy Tobie, Panie Jezu Chryste, mówić o tym, co jest w naszych sercach. Chcemy Ci oddawać to wszystko, co w naszych sercach jest nie tak i prosić Ciebie, żebyś Ty był w nich Królem, żebyś Ty w tych sercach królował. Żebyś Ty tych serc nigdy nie zostawiał samych, ale żebyś w nich panował i zawsze, zawsze, zawsze przynosił tyle siły, ile nam potrzeba do dobrego życia, ile tyle łask Ducha Świętego, ile nam jest potrzeba. Słuchajcie, w świecie duchowym bardzo mocno liczy się nasze słowo. Zobaczcie, że wypowiadamy modlitwę. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I wiemy dobrze, każdy, kto prowadzi walkę duchową, wie dobrze, że modlitwa pomaga odsunąć pokusy. Wie dobrze, że kiedy mówię, Panie Jezu, ulituj się nade mną, to łatwiej jest mi zwalczyć to, co mnie męczy, to, co mnie próbuje zgnoić. I deklaracje też składa się w świecie duchowym przede wszystkim przez słowo. Słuchajcie, każdy satanista swoimi słowami mówi, że wyrzeka się Boga i wybiera tego drugiego, którego imienia nie chce tutaj wypowiadać. I chociaż my w naszej modlitwie codziennie, a co niedzielę w czasie mszy świętej mówimy wierzę w Boga, wierzę w jednego Boga, to jednak często robimy to bardzo nieświadomie, dlatego chciałbym Was zachęcić teraz, żeby ten, kto chce oczywiście, przyznał się do Chrystusa i przypomniał sobie o tym, albo powiedział pierwszy raz w życiu: Panie Jezu, bądź Królem mojego serca. Ty w nim zasiądź i Ty w nim królu. Ja nie chcę, żeby rządził mną internet, nie chcę, żeby rządziły mną moje żądze, żeby rządziła mną nieczystość, żeby rządziło mną kłamstwo, nienawiść, zawiść. Ja chcę, żebyś rządził Ty. Jeśli chcesz to powiedzieć, jeśli chcesz wybrać Chrystusa, może pierwszy, może kolejny raz do swojego życia, to połóż rękę na swoim sercu, drugą znieś w stronę nieba. I módl się swoimi słowami, albo powtarzaj za mną te słowa. Panie Jezu Chryste, chcę należeć do Ciebie od tej chwili. Oddaję Tobie całe moje życie. Teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Ty znasz moje serce. Ty znasz moje niedoskonałości. Ty znasz moje kompleksy. Ty wiesz, co mnie boli. Ty wiesz, czego mi w życiu brakuje. Ty wiesz, za czym tęsknię i czego pragnę.
Dlatego oddaję teraz to wszystko Tobie i ogłaszam, że tylko Ty jesteś Królem, jesteś Panem, jesteś wodzem mojego serca i mojego życia. Wyrzekam się szatana i wszystkich jego pokus. Wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. I ogłaszam całemu światu, wszystkim mocom ziemskim, niebieskim i podziemnym, że Jezus Chrystus, Syn Dawida, Król Wszechświata, jest jedynym Panem mojego serca, jest jedynym Panem mojego życia. Tobie, Panie Jezu, oddaję drogę mojego życia. Proszę Ciebie, abyś Ty dał mi poznać moje powołanie, żebym kroczył za Tobą, tu na ziemi, wśród prześladowań i w niebieskiej chwale w niebie. Amen. Amen, Panie Jezu. Spróbujcie zaśpiewać ten refren dla Chrystusa. Bo to mój Jezus, wszechmogący Król, w mym sercu to Król chwały. Bo to mój Jezus, mój Jezus, wszechmogący Król w mym sercu to Król chwały. Bo to mój Jezus, mój Jezus, wszechmogący Król w mym sercu to Król chwały. Spróbujcie głośno. Bo to mój Jezus, mój Jezus, wszechmogący Król w mym sercu to Król chwały. Spróbujcie sami, żeby nas cała Polska słyszała, bo to mój. Bo to mój Jezu, jak Tobie śpiewamy, wszechmogący. Wszechmogący. Król w mym sercu. To Król chwały. Na cały głos. To mój Jezus. Mój Jezus. Wszechmogący. Król w mym sercu. To Król chwały. To Król chwały, Panie Jezu, bo to Jezus, mój Jezus, wszechmogący Król w mym sercu, to Król chwały.
ulicą to król chwały. Pięknie się modlicie. Naprawdę. Myślę, że Pan Jezus się bardzo cieszy. I wiecie, co jest najcudowniejsze? Ja jak sobie kiedyś dawno uczyłem się, no, w szkole, tak? Uczyłem się żyć. Uczyłem się grać. Nigdy nie myślałem o tym, że będę kiedykolwiek grał dla Pana Boga i że będzie można muzyką Go uwielbiać. Jak byłem w waszym wieku, to wtedy taki zespół był Tymoteusz. On dalej jest oczywiście. Wtedy zaczynali. Tacy nawróceni muzycy byli dla nas wielkim wzorem. Do dzisiaj są już nie tylko Tymoteusz, ale i Lux Torpeda na przykład. Tak, tak. I to jest niesamowite. Wiecie, że full ludzi słuchając muzyki podcina sobie żyły. Słuchając muzyki planuje zemstę. Full ludzi słuchając muzyki płacze w poduszkę. Full ludzi pisze teksty o nienawiści. No powstają dzisiaj całe płyty uwielbiające marihuanę na przykład. To jest, można się pożygać słuchając tego, jak powstają całe albumy robiące z marihuany Boga. A my możemy inaczej, to jest niesamowite. Że nie tylko my tu, ale my. Że to jest nasza wspólna modlitwa. Słuchajcie, największą modlitwą, jaka jest w Kościele, jest Eucharystia. I w sumie to trochę was okłamałem, kiedy mówiłem, że największe, co przeżyłem duchowo, to były te rekolekcje, kiedy byłem młody. Najwspanialszym duchowym przeżyciem, jakie w życiu miałem, tak na serio, to był moment, kiedy leżałem w katedrze w czasie litanii, a potem kiedy klęczeliśmy, a biskup odmawiał nad nami modlitwę konsekracyjną, kiedy nas konsekrował na kapłanów. To jest niesamowity odlot, tak mówiąc po ludzku. I dla mnie każda msza święta taka jest, albo staram się, żeby taka była, bo to różnie jest w życiu i różne zmęczenie przychodzi na człowieka w ferworze takiego codziennego życia. I słuchajcie, wymyśliliśmy sobie kiedyś, że o Eucharystii, która jest spokojna, która jest momentem ciszy. Zobaczcie, w Piśmie Świętym Pan Bóg mówi o tym, że przychodzi w lekkim powiewie. Nie ma go w burzy, w nawałnicy. Jest w leciutkim powiewie wiatru i taka jest Eucharystia. Piękny gregoriański śpiew. Spokój, cisza, podniesione do góry ciało Chrystusa. To jednak są ludzie, którzy nie potrafią tego zrozumieć. Jest tam im za cicho, jeszcze nie dorośli do tego. I właśnie dla nich piosenka, która mówi o Eucharystii, ale w trochę inny sposób. Wiecie, gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje w czasie mszy świętej, to byśmy mdleli z wrażenia, co się dzieje, kiedy ja dotykam swoim ciałem ciała Boga, kiedy On wchodzi do mojego ciała, kiedy ja Go przyjmuję, mówię amen, otwieram buzię i dostaję do moich ust ciało Chrystusa. To jest niemożliwe po ludzku zrozumieć, o co w tym chodzi. Ale na pewno dzieje się wtedy jedna sprawa. Ja, przyjmując Boga do mojego serca, mam w sobie Jego cząstkę. W jakiejś cząstce się Nim staje. W moich żyłach zaczyna płynąć Jego krew, a moje ciało staje się trochę Jego ciałem. I dlatego, kiedy na końcu mszy świętej słyszycie idźcie w pokoju Chrystusa, to idźcie po to, żeby Chrystusa w sobie pokazywać innym. Zobaczcie, gdzie dwóch lub trzech, więc my tutaj też jesteśmy ciałem Chrystusa. Co się z nami dzieje, kiedy wychodzimy? Czy my o tym pamiętamy, czy ja o tym pamiętam. Ściągam ornat, wiecie, ściągam album, mówię, ale dzisiaj było gorąco w tym kościele, opiernicze ministrantów, że coś źle zrobili i tyle. A w moim ciele jest żywy Chrystus. W moich żyłach płynie Jego krew. To jest niesamowite i życzę wam, żebyście przyjmując Eucharystię zawsze o tym pamiętali i spróbowali to jak najgłębiej przeżywać.
I właśnie o tym. Szczególnie dla tych, którzy nie rozumieją, nie potrafią przeżywać mszy świętych, którzy wkurzają za długie kazania, fałszujący organiści i inne takie sprawy. Twarde ławki, zimno albo gorąco. Dla was właśnie piosenka o tym, co w Eucharystii jest najważniejsze. Biały chleb, opłatek kruchy, wina łyk, zwyczajny smak. Jak uwierzyć mam, że ty jesteś tu obecny, wielki Bóg ukryty tu. Kruche, moja krew zwyczajna, tak. Jak uwierzyć mam, że ty naprawdę jesteś tu obecny, wielki Bóg w ciele mym. Ciało moje daję ci, twoje moim jest. W moich żyłach płynie twoja krew. Już nie żyję ja, lecz we mnie żyjesz ty. W moich żyłach płynie twoja krew. Ciało moje daję ci, twoje moim jest. W moich żyłach płynie twoja krew. Już nie żyję ja, lecz we mnie żyjesz ty. W moich żyłach płynie twoja krew. Chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie, ocal życie me. Chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie, ocal życie me. Ciało me, słabe, kruche, moja krew zwyczajna, tak. Jak uwierzyć mam, że ty naprawdę jesteś tu obecny, wielki Bóg ukryty tu. Ciało moje daję ci, twoje moim jest. W moich żyłach płynie twoja krew. Już nie żyję ja, lecz we mnie żyjesz ty. W moich żyłach płynie twoja krew. Ciało moje daję ci, twoje moim jest. W moich żyłach płynie twoja krew. Już nie żyję ja, lecz we mnie żyjesz ty. W moich żyłach płynie twoja krew. Słuchajcie. Panie Jezu, za każdy ten moment w życiu, kiedy nie szanowałem Eucharystii, chcę Cię teraz przeprosić.
Chcę Cię przeprosić za wszystkich tych ludzi, którzy bezczeszczą Eucharystię swoim rozproszeniem, gadaniem na mszy świętej, spóźnianiem się. Chcę Cię przeprosić za te wszystkie dni, kiedy wybierałem zamiast mszy świętej coś innego. Za te wszystkie niedziele, które z lenistwa opuściłem mszę świętą. Chcę Cię przeprosić za to wszystko, co w czasie mszy świętej myślałem nie o Tobie. I chcę Cię prosić, żebyś przez Eucharystię mnie chronił. Żebym pamiętał zawsze, że to jesteś we mnie. Chcę zawsze przyjmować Komunię Świętą. Chcę zawsze w każdej mszy świętej być w łasce uświęcającej, żeby przyjmować Twoje ciało. I dlatego proszę, żebyś mnie chronił. Żebyś ocalił moje życie. Chcę Ci śpiewać te proste słowa. Chroń mnie. Chroń mnie. Ocal życie me. Panie Jezu, usłysz te słowa i chroń nas przez Eucharystię. Chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie, ocal życie me. Chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie, ocal życie me. Chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie, ocal życie me. Chroń mnie, chroń mnie. Spróbujcie. Chroń mnie, ocal życie me. Chroń. Ocal życie mnie, chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie na cały głos. Ocal życie mnie, chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie. Ocal życie mnie, chroń mnie, chroń mnie, chroń mnie i ocal życie mnie. Już iść spać trzeba, co? Powoli. Tak, tak. Słuchajcie, my już jesteśmy starszymi ludźmi. Młodzi duchem, dzięki. Słuchajcie, żeby nie było, kolejna piosenka z Pisma Świętego. Ile znacie cytatów z Pisma Świętego na pamięć? No, nie pytam księży i kleryków oczywiście. Niektórzy nie... Dobra, nie słyszałem tego. Słuchajcie, znacie trochę? Znamy, znamy. To już, jak ktoś był na jakimś naszym koncercie, już chociaż jednym, to zabrzmi to jak suchar, bo będzie to słyszał kolejny raz. Ale powiem o tym, bo wydaje mi się, że to naprawdę jest ważne. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że umieramy, idziemy do, no nie wiadomo gdzie, tak? Właśnie się waży to, gdzie trafimy. Stajemy przed świętym Piotrem i on mówi tak, otwiera taką księgę i mówi, no tak, tu źle, tu źle, tu źle, tu źle, tu źle, tu źle, przewraca stronę, tu też źle, nie ma szans na niebo, do widzenia, tam na dół trzeba iść. A ty prosisz, błagać na kolana, błagam cię, no znajdź coś dobrego tam w moim życiu, szuka, no, no nie ma szans, no jest taka waga, tu dobre, tu złe, no i to złe ciąży, nie ma szans. Proszę cię, jakaś deska ratunku, ostatnia szansa. No i święta Faustyna, ta od miłosierdzia, wiecie, szepcze do ucha świętemu Piotrowi. Mówi, dobra, daję ci jedną szansę, jakiś cytat z Pisma Świętego powiedz. No i co wtedy? Warto jakiś znać, nie?
Dlatego staram się na koncercie, żebyśmy zawsze nauczyli się jednej z piosenek, która jest właśnie takim cytatem z Pisma Świętego. I akurat tutaj chciałbym, żebyśmy się nauczyli cytatu, który jest łatwy w sensie słów, ale cholernie trudny w sensie treści. Przepraszam, bardzo trudny. Bardzo trudny. Cholera to jest taka choroba, wiecie, niedobra. I trudna. I on jest jeszcze trudniejszy niż ta choroba. Więc to jest cytat z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu. Znana scenka, jak Maryja z Józefem idą do świątyni. Mają na rękach małego Jezuska i spotykają pod świątynią takiego starego człowieka. Starego człowieka, który się nazywa Symeon i który, o dziwo, nie chciał już żyć. Zobaczcie, dzisiaj ludzie trzymają się kurczowo życia i będą żyć mimo wszystko, tak? Dzisiaj patrzymy na męczenników, mówimy, co za idioci. W naszym zakonie jest wielu takich męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa, dlatego że im powiedziano, przykładając pistolet do głowy, jak zdejmiesz sutannę, to będziesz mógł iść wolno. Nie zdejmę, więc do widzenia. Dzisiaj wszyscy mówią, to są frajerzy, tak? Mógł zdjąć sutannę, co mu zależało? Poszedłby, potem by ją z powrotem założył po rewolucji. Dzisiaj chronimy życie ponad wszystko bardzo często, ale istnieją takie wartości jak honor, istnieją takie wartości jak prawda, której się nie wyrzeknę nawet za cenę życia, a przede wszystkim istnieje życie wieczne i Symeon o tym dobrze wiedział. I już nie chciał żyć na ziemi, bo był stary, był chory pewnie i mówił, Panie Boże, ile ja jeszcze będę siedział tu na tej ziemi, ja chcę już iść do nieba. A Pan Bóg mówi, dobra, pójdziesz, ale dopiero jak zobaczysz Zbawiciela. No i jak zobaczył Maryję, Jezusa, Józefa, to Duch Święty mu objawił, że ten mały chłopczyk to jest Zbawiciel. I pobiegł do niego, złapał go na ręce i ucieszył się nie tyle z tego, że przyszedł na ziemię Zbawiciel, co ciekawe, tylko z tego, że wreszcie będzie mógł umrzeć, słuchajcie. I zaśpiewał, teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze. Już mi pozwól odejść do nieba, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Słuchajcie, Symeon nas uczy jednego. Nie będziemy tu żyli na wieki. Czy będziesz magistrem, czy będziesz profesorem, czy będziesz miał na karcie 1000 czy 100 000 złotych, czy będziesz miał więcej czy mniej dziar na rękach, czy będziesz miał więcej czy mniej doświadczenia w takiej innej gierce, czy nauczysz się grać na 2 czy na 5 instrumentach, czy się nauczysz 10 języków, czy żadnego. Przed Bogiem będziemy tacy sami. I to, co robimy tu na ziemi, nie jest najważniejsze. Zobaczcie, jak się patrzy na edukację młodych ludzi, to dzisiaj od najmniejszych lat, od przedszkola mówi się, musisz się dobrze uczyć, żeby mieć najlepszą szkołę podstawową, potem gimnazjum, potem średnią, potem najlepsze studia. Po co to wszystko? Żeby mieć super pracę. A po co super praca? Żeby mieć super kasę. Bo kto ma kasę, ten jest szczęśliwy. Słuchajcie, księża, do nas przychodzą nie tylko ludzie biedni w sensie fizycznym, biedni, bo nie mają. Przychodzą też bardzo bogaci, ale biedni duchowo. I znam wiele takich osób, które mają wszystko. Jeżdżą najlepszymi samochodami, mają wypasione chałupy i mówią, proszę księdza, no super, ja mam wszystko. Ja mógłbym ten wasz kościół kupić tak o, od ręki dzisiaj, całym terenem, ze wszystkim. Moje dzieci mają wszystko, najnowsze tablety, kłady, co tylko chcą. Ale my się rozstajemy z żoną, bo nie możemy razem żyć. I ja wiem, że te moje dzieci będą cierpieć. Mamy pieniądze, mamy wszystko, a nie mamy tego, co najważniejsze. I myślę, że właśnie perspektywa tego, że umrę, pozwala mi nie zapominać o tym, że pieniądze nie są najważniejsze, bo do trumny nic ze sobą nie wezmę. I świętego Piotra na bramie niebieskiej nie przekupię. Więc niech Symeon będzie dla nas takim patronem. Nie tylko dobrej śmierci, bo trudno w wieku 16 lat myśleć już o swoim pogrzebie, ale patronem każdego dnia i żebyśmy każdego dnia pomyśleli, co ja dzisiaj zrobiłem dobrego. Czy gdybym dzisiaj umarł, to bym poszedł do nieba. Bo jeśli nie, to jutro musi być do poprawki. Natychmiast. I słowa, żebyśmy się ich nauczyli, żeby nas święty Piotr mógł z nich przepytać, są takie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Powtórzymy. Teraz, o Panie, pozwól słudze swemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Będziecie śpiewać? Się okaże. Jest was tyle tutaj, że powinniście być głośniejsi od nas, ale to się wszystko okaże.
Chwalę Ciebie, dobry Boże, za ogromną miłość Twą. Bo choć wielkie są me grzechy, przebaczenie dałeś mi. Tyś jest moim Zbawicielem, w Tobie ufność ma i moc. Pragnę odejść już ze świata, by na zawsze w Tobie trwać. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu. Nie słyszę Was, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu. Ujrzały Twe zbawienie. Przecierpiałeś męki, krzyż. Nie ma nikt większej miłości od tej, którą dałeś nam. Więc od dnia, gdy Cię poznałem, umrzeć chcę, by z Tobą być. Bo jak śmierć potężna miłość, daj mi w niej zanurzyć się. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Ujrzały Twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Spróbujcie sami. Teraz, o Panie, teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, pozwól odejść mi, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie. Twe zbawienie. Pozwól odejść słudze Twemu, pozwól odejść mi, bo moje oczy ujrzały Twe zbawienie, Twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu, pozwól odejść mi.
zobaczyć jeszcze raz to? Bardzo miło się was słucha, naprawdę. To jest piękne, jak tylu ludzi śpiewa słowa z Pisma Świętego. Więc uwaga, teraz są panie sami. Raz, dwa, trzy, cztery. Przemysław Smaczny! Gitara basowa Kosma! Gitara elektryczna Lubcik! Zespół nazywa się? Fragua! No, niech wam będzie. Fragua. Akcent jest na pierwsze A, bo to jest hiszpańskie słowo. Fragua i oznacza? Kuźnię oznacza. Wiecie, to jest kuźnia? Takie miejsce, gdzie się wykuwa coś. Tak? Z metalu. A dlaczego my się nazywamy kuźnia? Bo święty Antoni. Tak. Bo święty Antoni tak sobie pomyślał kiedyś, że ludzie są jak taki zimny metal i się go wkłada do pieca Bożej miłości, tak jak się metal wkłada do pieca w kuźni. Jak się rozgrzeje, to się go daje na kowadło, uderza młotami. Te młoty to są cierpienia, które nas spotykają i to wszystko nas kształtuje na strzałę, którą Pan Bóg wysyła w serca zła. Robi z nas ewangelizatorów. Więc słuchajcie... Ja bardzo dziękuję przede wszystkim księżom, klerykom, siostrom zakonnym, którzy tutaj są. Słuchajcie, mogliby siedzieć w domu pewnie teraz. Mogliby powiedzieć sobie, cały rok żeśmy pracowali, są wakacje, wyjedźmy gdzieś. A oni są, brawa dla nich, naprawdę. Tyle się słyszy dzisiaj złego o księżach, słuchajcie. Tyle się słyszy o przeróżnych skandalach, niektórych prawdziwych, niektórych zmyślonych. Mamy obowiązek bronić tych, których znamy i wiemy, że są w porze, że są super, że służą Panu Bogu na maksa. Więc im dziękuję za to, że tutaj z wami są. I mam nadzieję, że spośród was będzie wielu, wielu wspaniałych mężów, wiele wspaniałych żon, ale i że niektórzy z was usłyszą, pójdź za mną od Chrystusa. Czy do któregoś z zakonów,
czy tutaj do świętej rodziny, czy do może do nas, do klarytynów, może do diecezji, gdziekolwiek, czy do którychkolwiek z zakonu sióstr. Naprawdę życzę wam odwagi, jeśli ktoś z was taki głos usłyszy. To jest niesamowita przygoda i nie ma co się zastanawiać. Wiecie, czasami ludzie, bo ja mam kontakt z takimi, którzy się nad tym zastanawiają, latami się zastanawiają. Zdał maturę, wiedział, że chce być księdzem, ale się bał, poszedł na studia. Po pierwszym roku strasznie go przynaglało, no ale pomyślał sobie, może jeszcze rok. I tak rok za rokiem, rok za rokiem, aż w końcu jakaś przygoda życiowa, oddalenie, strata wiary albo coś. I ktoś mówi, miałem być księdzem. I gdzieś na świecie są ludzie, których miał spowiadać, gdzieś na świecie są ludzie, którym miał odprawiać mszę świętą. I spierniczył sprawę, więc życzę wam odwagi, słuchajcie. Okej, pożegnamy się z wami. Co wy tu robicie? Kłaniamy się wszystkim? Mamy taki, wiecie, teatralny jeden gest. Dwunasta w nocy, słuchajcie, dobranocka się skończyła. Wiecie, ile chłopaki mają do domu, do siebie, drogi? Jeszcze jeden! 7 godzin, słuchajcie. Dobrze. Ale musicie śpiewać z nami, bo inaczej to nie ma sensu. Tekst refrenu jest bardzo łatwy. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Śpiewamy z całej pary, skaczemy z całej pary, nie dla nas, dla Chrystusa. Przypominam wam, że nasz zespół Fragła ma profil na Facebooku, wstrętnym Facebooku, ale jesteśmy, bo nie ma wyjścia. Na YouTubie i tak dalej, proszę nas lajkować. Płytę można będzie po koncercie nabyć. Zapraszamy na nasze kolejne koncerty. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim. Nie zmieni tego nikt! O Bogu Zbawcy, doskonałej miłości tej. Czy słyszałeś o Bogu w niebie i jak Syna swego dał? Bo ja znalazłem Go i wierzę w Syna Jego. Wierzę w Boga Zbawcę, wierzę, że zmartwychwstał On i w królestwie Jego chwały będę z Nim na wieki żył, bo ja znalazłem Go i wierzę w miłość Jego. Jezus przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Jezus przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Ja wierzę w Boga Zbawcę, wierzę, że zmartwychwstał On i w królestwie Jego chwały będę z Nim na wieki żył, bo ja znalazłem Go i wierzę w miłość Jego. Śpiewamy razem. Jezu, Tyś przyjacielem mym. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz Nim, nie zmieni tego nic.
Nie zmieni tego nic, 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 nie zmieni tego nic. Uwaga, Jezu, Tyś! Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze! Nie zmieni, nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz im. Nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, głośniej, zawsze będziesz im. Nie zmieni tego nic. Jezu, nie zmieni tego. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz im. Nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz im. Nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem mym, zawsze będziesz im. Nie zmieni tego nic. Jezu, Tyś przyjacielem. Zawsze będziesz im, nie zmieni tego nic. Nie zmieni tego nic. Nie zmieni tego nic. Tyś przyjacielem mym. Dziękujemy serdecznie, zespół Fragła! Teraz, o Panie,
pozwól oj słudze twemu. Bo choć wielkie są me grzechy, przebaczenie dałeś mi. Tyś jest moim zbawicielem, w Tobie ufność ma i moc. Pragnę odejść już ze świata, by na zawsze w Tobie trwać. Teraz o Panie, pozwól oj słudze twemu, bo moje oczy ujrzały twe zbawienie. Teraz o Panie, pozwól oj słudze twemu, bo moje oczy ujrzały twe zbawienie. Oddałeś za mnie życie, przecierpiałeś męki krzyż. Nie ma nikt większej miłości od tej, którą dałeś nam. Więc od dnia, gdy Cię poznałem, umrzeć chcę, by z Tobą być. Bo jak śmierć potężna miłość, daj mi w niej zanurzyć się. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze twemu, bo moje oczy ujrzały twe zbawienie. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze twemu, bo moje oczy ujrzały twe zbawienie. Zrobić sobie taką powtarzankę.
ale musisz grać cały czas, wiesz, takie jak Waldonia w orkiestrze. Uwaga! Hujaj! Jajajaj! 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 Ujrzały twe zbawienie, ujrzały twe zbawienie. Teraz o Panie, pozwolony służę twemu, pozwolonyś mi, bo moje oczy ujrzały twe zbawienie. Wszystko za piękną modlitwę, wspaniałą zabawę. Będziemy pamiętać o was w modlitwie, wy pamiętajcie o nas. Zespół Fragła do usług zawsze. Na chwałę Chrystusowi. Idziecie już spać, czy macie jeszcze coś? Co jeszcze macie? A, ale mogę was pobłogosławić, bo my już jedziemy. A ksiądz może se grać, wiecie, w wolnych chwilach, ale najpierw ma błogosławić ludzi, tak? Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Wszechmogący Boże, proszę Ciebie, aby Twoja łaska obficie spłynęła do serc tych młodych ludzi, do ich duszpasterzy, rodziców, opiekunów, księży, braci, sióstr zakonnych. Proszę Ciebie, żebyś ich swoją łaską wypełniał, dodawał im odwagi, żeby ich w świecie nikt nie zniszczył, żeby szatan ich nie przeciągnął na swoją stronę, żeby się nie poddali śmierci, ale żeby zawsze żyli w Tobie. Proszę Ciebie, błogosław ich, uwalniaj ich od wszelkiego zła, od nałogów, zniewoleń. Dawaj im szczęście już tutaj na ziemi, mimo cierpień i trudności. I napełnij ich tak, aby byli szczęśliwi, abyśmy wszyscy byli szczęśliwi w Tobą, z Tobą w niebie, gdzie żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Niech was wszystkich tu zgromadzonych błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Trzymajcie się.